Witam w mojej szafie. Co to było za intro? Nie wiem. Witam was w mojej szafie. To tylko oznacza jedno. Sprzątanie syfu. Po prostu widzicie... W ogóle coś nie myśli w głowie, co się dzieje w tej szafie. I najwyższy czas to po prostu posprzątać. Mam tyle pierdów do wyrzucenia i te rzeczy, w których nie chodzę. Jeszcze jakieś zimowe, te kurtki niepochowane. Zaczną się z mojej siostry. Ta górna, więcej tego nie będę ruszać, ale moje rzeczy trzeba najwyższy czas to posprzątać. Najwyższy czas na to jest, żeby to posprzątać. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co tu się będzie działo, to zapraszam was do oglądania dalej. Kurczaku, co tu się dzieje? Let's do this! Shall we? W ogóle dzisiaj mam różowy vibe. Różowy vibe. Mam, nie wiem czy mi tak się stało. Różowy vibe. I stwierdziłam, że jak różowy vibe, to robimy różowy make-up. Ciury, dobranoc, misiory. Chorusz się boję. Boję się. Boję się. Danuśka, to ja. Co tu się dzieje? Brawo, wszystko pospadało. Subscribe you need to! To sprzątanie to chyba mi zajmie tydzień. Po co mi tu szelki zimowe? Ktoś mi powie? Ja pikołę! Torebka! Zapomniałam o tobie, torebeczko. To jest, słuchajcie, story time! Historia, to jest torebka mojej mamy. Ta torebka ma bardzo dużo lat, nawet nie wiem ile. Ale czy wy to widzicie? To jest tak na czasie torebka. Z takimi rączkami i tu sobie można też przypiąć zamek w środku. Cacy! Będę ją nosić, tylko sobie zapomniałam, że ją upchałam tutaj. Brawo ja. One eternity later. Widzimy, co się stało na głowie. Trochę mnie nie było. Dla was to była sekunda. Jest jakaś już po 15. A zaczęłam o 13 albo 12. Ale zrobiłam porządek. Teraz czas na wieszanku. I w ogóle coś wam pokażę, bo to się nazywa rzeczy, które wiszą, ale się ich nie używa. Płaszcz, który ma 100 lat chyba. I jest on mojej siostry, ale moja siostra go kupiła raz. I on jest z czego? Z Rezerwt. Kupiła go i była w nim raz. I on sobie tu wisi tak 100 lat. Więc trzeba go, słuchajcie, albo sprzedać, albo oddać. Nie wiem co. I chyba go muszę po prostu wyprać, bo on się trochę zakurzył tutaj. W tej szafie. A to jest taki, jak widzicie, fajna dosyć prochówka, bo ja się z panem zmieszczę, hello. Także muszę to wyprać, sprzedać albo oddać cokolwiek, ale to jest bardzo dobry płaszcz i jak wam mówię, moja siostra była w nim raz tylko. Z Rezerwt, size 40. Dobra, także idzie do prania, hop siup. Oh my gosh! Koszulę. Kamilko, zastanówmy się, gdzie będą koszule? Tu! Dobrze. Are you sure? Yes, I'm sure. Sekundekum. Tiki-riki-ki.
wywiec pięknie. I mamy to! Jest winny! Oh my gosh! Czaki się skończyły. Okej, kochani, chyba skończyłam. Zostało mi tylko schowanie kurtek zimowych. I wniosek taki, iż muszę zakupić sobie, słuchajcie, więcej wieszaków, bo mi się to nie mieści tutaj. I te letnie rzeczy po prostu wyciągnęłam i to się naprawdę nie mieści tu. Także muszę sobie zakupić więcej wieszaków i w zasadzie dużo nie wyrzuciłam, bo wyrzuciłam jakieś stare piżamy. Bo staram się, słuchajcie, często ostatnio robić porządki. No ostatnio robiłam jakiś czas temu, ale staram się po prostu wywalać rzeczy i nie kupuję nic nowego. Także myślę, że to jest plus, że staram się wywalać rzeczy na bieżąco i nie kupuję nowych rzeczy. I w ogóle znalazłam dwa właśnie worki, o których zapomniałam sobie, z ubraniami, które odłożyłam do właśnie wyrzucenia, sprzedania czy cokolwiek, do oddania na jakieś charity. Także mam jeszcze dwa worki i wyrzuciłam jeszcze parę starych piżam. Cieszę się, że udało mi się to posprzątać, bo to było Sarajewo. Jeszcze moja siostra sobie musi posprzątać rzeczy, bo to już jest w ogóle kolejny level sprzątania. Także za dużo mówię, także możecie policzyć, ile powiedziałam także w tym filmie. I chciałam wam właśnie pokazać coś jeszcze. Już wam pokażę, o co mi chodzi. Jak sobie to poukładałam i gdzie co mam, już wam pokazuję. Zgłębiamy się do środka mojej szafy i tutaj tak. Sukieneczki. Oczywiście, tak jak wam powiedziałam, wszystko jest na jednych wieszakach, bo muszę kupić wieszaki nowe, koszulusie i tutaj tak jak miałam prochowce, jakieś marynary i tak dalej, tutaj mam same t-shirty, t-shirty, tu są kurtki moje i siostry, takie do zarzucenia, nowe słowo, i tutaj mam z długim rękawem rzeczy, jakieś golfy, krótkie spodenki 3 i jeansy, w których chodzę, jakieś elegancje spodnie, t-shirty, nie t-shirt, tylko takie na ramionczkach, basiki i uwaga, są spódniczki i część o nazwie gacie podomki. Dajcie mi znać, czy też coś takiego macie jak gacie podomki w swojej szafie, a ja mam często takie ubrania właśnie, które tylko noszę po domu. Piżamy, jakieś bluzy, na górze nic nie robiłam, bo ostatnio sprzątałam i to sobie tam leży i czeka, czyli to są swetry i rzeczy do workoutu tu mam i w sumie tyle. I tutaj ta torebki, słuchajcie, zgłębiamy się, czapki w ogóle, kupiłam kiedyś czapki, to jest historia kolejna. Czapki kupiłam w, gdzie ja te czapki kupiłam? W Sinseju i w nich nie chodzę, to jest moje siostry. I chyba powinnam znowu zacząć chodzić w tych czapkach. I tu są takie szaliki, poukładałam je ładnie. I wszystko. To wszystko. Już wszystko. Także kochani, tyle jeżeli chodzi o ten filmik. Dajcie mi znać, czy lubicie oglądać takie filmiki na YouTubach właśnie ze sprzątaniem szafy. Ja bardzo lubię takie filmiki oglądać i patrzeć, co dziewczyny mają właśnie w szafach i czego się pozbywają. Jak zwykle, jeżeli wam się podobało, to zapraszam was do grubaśnego kciuka, subskrypcji na dole, jeżeli jesteście nowi, ten filmik ci się podobał. I ja uciekam wypić coś zimnego, bo mi jest tak gorąco i chyba sobie obejrzę zaraz Bon Voyage jeszcze z BTS-u. Także tyle i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!